23 kwietnia 1939 roku w Moskwie Niemcy i ZSRR zawarły pakt. Zawierał on tajny układ o podziale Rzeczpospolitej. Pakt ten nazwano od nazwisk jego sygnatariuszy paktem Ribbentrop-Mołotow. Dobiegały końca ostatnie dni pokoju. Po blisko 21 latach płomień polskiej niepodległości stał się zagrożony. Na Westerplatte 1 września 1939 roku padły pierwsze strzały II wojny światowej. Licząca około 300 żołnierzy kompania wartownicza pod dowództwem majora Henryka Słucharskiego przez tydzień odpierała przeważające siły wroga, kapitulując z braku amunicji i zaopatrzenia. Od pierwszych godzin wojny eskadry Luftwaffe siały śmierć i zniszczenie. Fale wojsk Wehrmachtu uderzyły z zachodu, północy i południa, poprzedzone przez duże siły pancerne, realizujące doktrynę Blitzkriegu. Wojny błyskawicznej. A więc wojna. Z dniem dzisiejszym wszelkie sprawy i zagadnienia schodzą na plan dalszy. Całe nasze życie publiczne i prywatne przestawiamy na specjalne tory. Weszliśmy w okres wojny. Cały wysiłek narodu musi iść w jednym kierunku. Wszyscy jesteśmy żołnierzami. Musimy myśleć tylko o jednym. Walka aż do zwycięstwa. Polska obrona, realizująca swój plan obronny Zachód, była bardzo zaciekła. Często walczono niemal do ostatniego naboju. 3 września wojna graniczna była jednak przegrana. Naczelny dowódca Wojska Polskiego, marszałek Edward Szmigły-Rycki, zarządził odwrót do linii Wisły z celem utworzenia tam obrony. Siły niemieckie starały się to uniemożliwić za wszelką cenę. Wkrótce pod Warszawą zjawiły się pierwsze czołgi wroga, odepchnięte początkowo przez obrońców stolicy, zwłaszcza cywilów. Tą umiejętną obroną dowodził prezydent miasta Stefan Starzyński, który do ostatnich dni walk będzie wspierał walczące oddziały, podnosząc ich morale swoimi wystąpieniami. Wystrzelili na Warszawę 10 wagonów amunicji. Mogą wystrzelić 10 razy więcej, a stolicy naszej i tak nie dostaną. A zresztą, choćbym i ja zginął, i zginęło wielu, walkę trzeba prowadzić aż do końca. Postawa sojuszników Polski, Anglii i Francji, mimo wypowiedzenia przez nich wojny Rzeszy Niemieckiej 3 września 1939 roku, była jednak bierna. Złudne były nadzieje polskich żołnierzy oczekujących na nadejście pomocy militarnej aliantów uwzględnianej przy planie strategii obronnej Zachód.
chcąc odeprzeć natarcie w kierunku Warszawy, 9 września generał Tadeusz Kutrzeba, łącząc armię Poznań i Pomorze, skierował uderzenie na tyły niemieckich dywizji. Mimo początkowych sukcesów, ta największa bitwa kampanii zakończyła się porażką. Po kilku dniach od wybuchu wojny łączność i transport zostały całkowicie sparaliżowane. Odwrót oddziałom polskiej armii utrudniała uciekająca ludność cywilna.